Finale inicjatorów. Poproszono mnie, żebym się przedstawiła, co uczynię. Magdalena Pietruszek-Damska, dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych na co dzień, ale tą rolę, którą mam dzisiaj, to reprezentować kapitułę Inicjatory 2022, w której miałam przyjemność z jednej strony docenić, przypomnieć sobie inicjatywy z 2022 roku. Przepraszam, będą mnie zwolni. A z drugiej strony współpracować z bardzo kreatywnymi, wspaniałymi członkami i członkiniami. Witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie, mieszkanki i mieszkańców Poznania oraz te osoby, które lubią bywać w Poznaniu. Witam również Pana Grzegorza Ganowicza, Przewodniczącego Rady Miasta Poznania. Pana Andrzeja Solarskiego, zastępcę prezydenta miasta Poznania. Panią Marię Lisiecką-Pawełczak, radną miasta Poznania. Panią Ewę Gałkę, przewodniczącą Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Kapituła w składzie Maria Lisiecka-Pawełczak, radna miasta Poznania, Alicja Białas, córka świętej pamięci Andrzeja Białasa, przedstawiciele lokalnych mediów, pani Wanda Wasilewska, pani Anna Dolska, pan Maciej Gładysz, pan Filip Siuda, pan Maciej Szefer i pan Leszek Waligóra. Czyli wszystko, żeby wybór był jak najbardziej sprawiedliwym i jak najbardziej dostosowanym do sytuacji. W tegorocznej odsłonie wybieraliśmy oczywiście inicjatora roku, później inicjatora aktywizującego, nowatorskiego, inicjatora wspierającego, a dalej w głosowaniu mieszkańców to już mieszkańcy wybierali swoją inicjatywę. 5. kategoria zresztą, czyli najważniejsza, bo mieszkanek i mieszkańców nosi imię świętej pamięci Andrzeja Białasa. Jest to dla nas nagroda specjalna. Za chwilę poznacie Państwo, bo ja znam laureatów tegorocznej edycji inicjatorów. Szanowni Państwo, i wybraliśmy kolejnego, jako mieszkańcy, kolejnego laureata. Fundacja Ratuj i Ryby za inicjatywę Pomoc Dinozaura do Pracy Fundacja Ratuj i Ryby jako pierwsza w Polsce doprowadziła do zebrania społecznych środków na nalejki oraz samodzielnego śledzenia podróży jesiotr przez 500 km rzeki Wandy. Fundacja Ratuj Ryby znalazła podczas podróży 50% wpuszczonych ryb w różnych odległościach od miejsca wypuszczenia. Naukowcy wraz z fundacją mają gwarancję, że wszystkie ryby przeżyły katastrofę na Odrze i obecnie pływają w Bałtyku. To nowatorski, pierwszy tak zaawansowany międzynarodowy projekt naukowy realizowany w Polsce przez NGO z wykorzystaniem społecznej pasji oraz narzędzi naukowych przekazanych fundacji przez naukowców do śledzenia ryb. Brawo! Dziękuję bardzo. Zawsze mam targają emocje podczas odebrania nagród. Ale najważniejsze podziękowania chciałbym przekazać właśnie tym mieszkańcom, tym ludziom, dzięki którym w ogóle ten projekt się nie odbył. Ryby są tak trochę w zapomnieniu, bo one nie... Ktoś powiedział, że nie mają głosu. No mają, rozmawiają między sobą, rozmawiają między innymi organizmami, my tego nie słyszymy. A szkoda. Natomiast ten projekt udał się tylko i wyłącznie dzięki właśnie ludziom, którzy udostępniali mój apel w zeszłym roku, 2 lata temu, który to trafił do jednego człowieka, Piotra Jęchorka, któremu bardzo, bardzo dziękuję, bo dzięki niemu mogliśmy kupić nadajniki. Wszyscy odrzucali ten projekt, to jest międzynarodowy projekt w ogóle i to jest taka dziwna sytuacja, że międzynarodowy projekt najstarszego organizmu na świecie, 200 milionów lat temu urodził się ten stwór, którego ja tutaj trzymam, w niezmienionej formie żyje do dnia dzisiejszego. Powinniśmy z niego brać przykład. Tak, tego uczę też tego dzieci w szkołach. I I tak, kumplował się z T-Rexem, i żyje do dnia dzisiejszego. Wisła była rzeką, w której żył największej liczebności w całej Europie. Warta też była taką rzeką. No i dzięki Piotrowi udało się kupić nadajniki i odprowadzić te jesiotry przez całą Wartę, przez całą Odrę. Przeżyły katastrofę odrzańską. W tej chwili pływają w morzu. Niedawno dostaliśmy sygnał od Niemiec, bo wszystkie kraje europejskie biorą w tym udział, że jesiotr o imieniu Magda, adoptujący mogli sobie nazwać tego jesiotra. Córka Piotra nazywała sobie Magda i Magda 600 razy zarejestrowała się w ostatnim receiverze, czyli automatycznym takim odbiorniku w Niemczech. Znaczy nie w niemieckim odbiorniku, ale u nas zamontowanym na ujściu dosłownie do morza. 600 razy nie chciała tam chyba płynąć do tego Bałtyku, chciała się zostać w rzece. To jest też dowód na to, że to wszystko działa. A emocje są dlatego, że ten projekt został odrzucony przez wszystkich dosłownie. I tu mój apel wielki, żeby jednak wspierać takie inicjatywy. Od 2 lat wszystkie projekty zostały odrzucone przez miasto Poznań. Ten konkretny projekt też został odrzucony. I zarówno przez PZW, i zarówno przez Poznań przetransportowaliśmy się do Uniejowa, w którym mogliśmy wpuścić te ryby. I dlatego wszystkim bardzo dziękuję, którzy głosowali i którzy udostępniają takie apele, bo dzięki ludziom okazuje się, że można realizować takie cudowne rzeczy. Bardzo, bardzo dziękuję. Jeśli odpływają, jeszcze będziemy... Dziękuję, dziękuję. Całe szczęście, że to mieszkańcy, bo patrząc na imię, zważając na imię jesiotra, dopatrywać się jednak mimo wszystko po koneksji. Szanowni Państwo, jeszcze raz serdeczne gratulacje. Taka nagroda na publiczności to chyba szczególne wyróżnienie. To prawda. To jest druga nasza nagroda publiczności, jeżeli chodzi o konkurs inicjatorów. Dziękuję tutaj Kapitule za zorganizowanie takiego konkursu. I to faktycznie niezwykle cieszy. W tym konkretnym roku najbardziej też cieszy to, że ten projekt w ogóle, międzynarodowy projekt od restytucji jesiotra ostronosego, podkreślę, najstarszego organizmu z gigafauny, 200 milionów lat temu żyje, powstał dzięki w zasadzie udostępnianiu, dzięki ludziom, którzy udostępnili te nasze prośby, żebracze, na zakup nadajników, trafiło to do jednego człowieka, który zgodził się sfinansować to ze środków prywatnych, bo ten projekt został odrzucony przez wszystkich generalnie. Także cieszy mnie też to niezwykle, że teraz dzięki temu projektowi, dzięki temu konkursowi informacja doszła już do ponad 100 000 osób z filmem właśnie z tego naszego projektu, gdzie śledziliśmy, bo być może to da troszkę większe szanse na ochronę, skuteczną ochronę środowiska i na pochylenie się nad rybami i naszymi rzekami. Mam taką wielką nadzieję. A na czym ten projekt polegał? Projekt polegał na tym, dużo by mówić, bo Polska odniosła niesamowite sukcesy, ponieważ straciliśmy tą rybę doszczętnie w całej zlewni Europy. Niemców było stać na to, żeby takie duże jesiotry sprowadzili jumbojetami do Niemiec. One pływają do dnia dzisiejszego. Dorosłe jesiotry. Chodzi o to, że one dorastają, dojrzałość płciową osiągają po 15-17 latach. Nas nie było stać jako Polski na sprowadzenie dorosłych ryb. Sprowadziliśmy jajeczka, ikrę z Kanady. Tam się okazało, że są 2 rzeki, w których pływa jeszcze ten sam dokładnie osobnik genetyczny, który pływał w Morzu Bałtyckim. I co? I 15 lat tacy naukowcy 6 razy dziennie karmili te małe rybki, żeby osiągnęły dojrzałość płciową. Udało się tylko nam to na świecie. Mało tego, tylko nam, Polsce, udało się na świecie również, że doprowadziliśmy do rozmnażenia tych dorosłych jesiotrów. I teraz one od kilku lat zostają przekazywane i zarybiana rzeka Drwęca, rzeka Wisła. Mi bardzo, bardzo zależało na rzece Warcie, od którą się zajmuję od czasu zatrucia. 800 działań było zrobionych, ale nigdy nie sądziłem, że przyjdzie mi brać udział w takim międzynarodowym projekcie, żeby wpuścić je do Uniejowa, zaczipować i śledzić przez całą rzekę Wartę. Potem już zdalnie śledziliśmy je przez Odrę. Przepłynęły wszystkie jeziotry przez rzekę Odrę, przez katastrofę. Teraz są już w Morzu Bałtyckim. Targają nam emocje jeszcze. To jest zawsze takie emocjonalne. Niezwykle dziękuję wszystkim, którzy głosowali na ten projekt. Wiem, że film dotarł do 40 000 odbiorców. Nie wiem, ile zostało głosów oddanych, ale bardzo, bardzo z serca wszystkim dziękuję, którzy zagłosowali za ten projekt, na ten projekt. Bardzo dziękuję przede wszystkim wszystkim, dzięki którym w ogóle ten projekt się odbył, czyli wszystkim, którzy wsparli zakup nadajników, a w szczególności jednemu człowiekowi, przyjacielowi niesamowitemu, Piotrowi Jęchorkowi, dzięki któremu można było w ogóle zakupić nadajniki, dzięki którym w ogóle można było rozpocząć ten międzynarodowy projekt śledzenia jesiotra ostronosego w naszym kraju, w rzece Warcie. Niesamowicie się dziękuję, niesamowicie jestem wzruszony. Magda, córka Piotra, zaadoptowała również swojego jesiotra i on został zarejestrowany aż 600 razy już ujścia rzeki Świny, co jest niesamowitym sukcesem, ale też dla nas pewnością, że faktycznie te ryby pływają, że telemetria działa, że warto w ogóle śledzić i inwestować w tego typu badania naukowe. Niezwykle chciałbym podziękować przede wszystkim mojemu mentorowi, takiemu idolowi ichtiologicznemu panu Andrzejowi Kapuście, dzięki któremu też ten projekt mógł się odbyć. Pan Andrzej Kapusta prowadził z ramienia Instytutu Rybactwa Śródlądowego z Olsztyna ten projekt. Zorganizował bardzo wiele rzeczy, przekazał nam aparaturę, dzięki której mogliśmy nasłuchiwać tej jesiotry. Niesamowicie się cieszę, że dzięki właśnie udostępnianiu, że dzięki ludziom trafiają takie projekty na kogoś, dzięki którym w ogóle one się odbywają. I to jest najcudowniejsze w takich właśnie inicjatywach i takich przedsięwzięciach. Cudowne jest to, że Kapituła też mogła zorganizować konkurs, dzięki któremu mogliśmy otrzymać taką nagrodę. To jest nagroda Piotra i nagroda wszystkich, którzy wsparli i kibicowali projektowi jesiotrowemu odrodzenia 200-milionowego, w sensie odrodzenia tak starego jak 200 milionów lat temu gatunku z powrotem do Europy i do naszych wód w Polsce. Dziękuję za to wszystkim bardzo serdecznie. Jestem pod ogromnym wrażeniem, kiedy wspólnie przechodziliśmy przez teren Starego ZOO, odwiedzaliśmy poszczególne stoiska, jak wiele dzieje się w Poznaniu. O niektórych inicjatywach nawet nie wiedziałem. Na pewno będziemy starać się je również wspierać, ale dzięki Wam Poznań na pewno staje się lepszym miastem do życia. I też w tym momencie chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim zwycięzcom naszego konkursu Inicjatory. Tak naprawdę wszyscy Wy, którzy w tym konkursie uczestniczycie, jesteście już zwycięzcami, ale zawsze musi być to pierwsze miejsce. Dziękuję też członkom Kapituły za pracę i bardzo dziękuję naszym mieszkańcom, którzy również głosowali w naszym konkursie. Także jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim organizacjom pozarządowym z Poznania za Waszą pracę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy Panie Prezydencie i teraz... Farmę miejską prowadziliśmy przy ulicy Przełajowej 5 w 2022 roku. W tym roku mamy przerwę w działalności w związku ze zmianą lokalizacji i mam nadzieję, że już niedługo będę miała przyjemność zaprosić Państwa też na północ Poznania, na północną część, gdzie będziemy tworzyć nowy ogród społeczny i farmę miejską. Idea farmy jest taka, że każdy z Państwa może korzystać z plonów farmy, ale też może każdy tę farmę razem z nami uprawiać w ramach wolontariatu. W wolontariacie wynagradzamy pracę warzywami ekologicznymi, dobrym jedzonkiem i też edukacją na temat zdrowia i tego, jak uprawiać jedzenie. I naszą misją jest przekazać Państwu, że jedzenie w mieście da się uprawiać, da się mieć własne plony, jeść zdrowo, jeść tak, żeby całe ciało było wspierane przez nas właśnie przez to jedzenie i dzięki temu zagwarantować sobie, swoim bliskim, dzieciom najlepszą przyszłość. Dziękuję bardzo. Chciałam Wam podziękować i Kapitule i wszystkim tym, którzy korzystają z naszej oferty. Tak, ja chciałam jeszcze podziękować naszemu zespołowi, bez których żadna z tych inicjatyw nie miałaby racji bytu, bo siłą naszej organizacji to są ludzie. Ludzie, którzy są wewnątrz organizacji, Wy jako przedstawiciele innych fundacji i stowarzyszeń, że do nas przychodzicie i nam ufacie i liczymy, że tak będzie dalej. Dziękujemy Wam bardzo. jest piękna. Albo i nie. Twoja decyzja ma dzikie znaczenie.